Witam Was w kolejnym odcinku z F1 23. Tym razem na tapetę bierzemy Monaco, czyli tą no chyba najbardziej wyjątkową rundę w całym kalendarzu tutaj Formuły 1. Wcześniej mieliśmy Imolę. W Imoli zająłem 13 miejsce. Kwalifikacje były, co tu dużo mówić, bardzo słabe i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że w wyścigu nadejdzie taki moment, gdzie po prostu zacznę odrabiać i przesuwać się do przodu. Tutaj na tę rundę, na kwalifikacje i na wyścig już musimy założyć drugą skrzynię biegów. Jest to pierwszy element, który już musimy założyć kolejny. Także mamy drugą skrzynię biegów i rozpoczynamy kwalifikacje. Uszkodzenia sobie wyłączyłem, tradycyjnie jak to robię na Monaco. A oprócz tego jeszcze no w końcu to okrążenie formujące wyłączyłem. Także teraz już od razu będziemy przechodzić się do startu. Jesteśmy już w bolidzie. Tak, teraz miękkie opony, jeszcze tylko zmiana obciążenia, paliwa, 5 kg najmniej, ile można. No to wyjeżdżamy na tor. All clear the garage, please. Car's ready to leave. Wątpię, żeby udało mi się powtórzyć wynik z treningu, bo no, w treningu nie wiem, czy się po prostu inni kierowcy może nie postarali za bardzo, ale tam w tym treningu zająłem miejsce w pierwszej dziesiątce. Co jest oczywiście, patrząc na inne tory, na poziom trudności, to jest niewiarygodna sprawa. No ale już jesteśmy na torze, już mam kontrolę nad bolidem. Tutaj ten nawrót. Mam ze sobą jakiś bolid Mercedesa. Przepuszczę go w tunelu. Oczywiście on nie jest na okrążeniu pomiarowym. No tutaj też to jest pod tym względem, to jest ciężki tor. Jak przyjdzie kogoś przepuścić. A już był kontakt z barierką. Możemy już ustawiać sobie hot lap. Tutaj hamowanie do tego zakrętu, czy do tego, do tych takich dwóch zakrętów, to jest też trudne miejsce dla mnie. No dobra, zaczynamy. Pierwsze okrążenie pomiarowe. De Vries. Jak De Vries taki czas uzyskuje? Verstappen 11.1. Kończymy nasze okrążenie za moment.
12,8. No to mi niewiele daje. 12,8 to no. Nie jest to może 12, 11,1. Tak, 1,5 sekundy tracę to i tak do tych najszybszych zawodników. Wracamy do garażu. Jedenaście i pół Oscar. No teoretycznie, oczywiście, to my mamy najszybszy bolid. Tutaj patrząc na te indeksy osiągów. No do Defreeza tracę 0,2. Pół sekundy drugi sektor. W drugim sektorze pojechałem od Defreeza pół sekundy szybciej. Ale w pierwszym sektorze i w trzecim. Znowuż on mi dołożył. I tutaj ci zawodnicy pozostali, oni wszyscy, no drugi sektor notują gorszy ode mnie. Co aż mnie troszkę dziwi, że aż taka tutaj jest przewaga w drugim sektorze. Dobra, pora założyć kolejne opony. No, może uda się zrobić. Tak, może się uda zrobić szybkie okrążenie. Trzy. Zrobimy może trzy okrążenia. Muszę mieć kontrolę tutaj nad bolidem już. Zaraz tutaj. Dobra, jak to jest ustawione? Jest hot lap. Tu jest wszystko w porządku. Opony są dogrzane. Dobra. Drugie okrążenie. Na razie jest super, ale jeszcze trzeba to dowieść. No i to już jest dobre okrążenie. 11,5, piąty wynik. Aż po prostu w to nie wierzę, że takie okrążenie udało mi się skleić i to jest zaledwie kilkanaście tysięcznych gorzej niż Oscar. Do Sainza tracę 0,4. No i teraz w końcu rekord drugiego sektora jest mój. Tylko ten trzeci sektor teraz. Teraz w tym trzecim sektorze znowuż. Tutaj dużo straciłem. Do Pereza, który ma rekord. To jest pół sekundy straty. Tylko, że no teraz jeszcze zrobię jedno okrążenie, ale obawiam się, że to trzecie okrążenie ono już raczej, no nie dam rady się poprawić. Wątpię naprawdę, żebym dał rady już taki dobry wynik jak na siebie poprawić. No szczerze mówiąc, to jest moje najlepsze okrążenie w Monako, jakie ja kiedykolwiek zrobiłem. Nigdy wcześniej tak szybko 11,5 w Monako nie pojechałem. Także naprawdę no, z tego się bardzo cieszę, że po prostu ustanowiłem swój życiowy rekord, jeśli chodzi o Monako. Tutaj no jedynie to ten
ten trzeci sektor teraz. Tutaj tego brakuje, tego trzeciego sektora, żeby dołożyć. I to jest ten nawrót tak naprawdę. Tutaj, gdzie jest Russell w tym momencie. To jest też takie miejsce, gdzie łatwo się pomylić. Wystarczy odrobinkę, parę metrów za późno zahamować i już. I już są kłopoty. No to mam trzeci komplet opon. Jeszcze teraz tutaj. Tylko gdzie by tutaj. Może w tym teraz wyjedziemy. W sumie oni wszyscy mam teraz zjeżdżać. Poczekamy jeszcze na tych dwóch. Tylko żebym znowuż się nie wciął w taki moment, gdzie inni będą wyjeżdżać. No myślę, że teraz już można spokojnie wyjechać. Także pora na ostatnie okrążenie tutaj w kwalifikacjach. Hot lap jest, dobra. Tutaj, to miejsce, to jest to, gdzie ja tracę. Zaczynają wyjeżdżać na tor, tylko czy mi tutaj pokrzyżyłem plany? No troszkę przyciąłem, ale praktycznie na remis jadę. Aj, tutaj już po okrążeniu. Zaraz, ale ja mam czas jeszcze na jedno. Mam czas na jedno, tylko teraz tak. Będę tutaj przeszkadzał pewnie innym zawodnikom. Ale znowuż, no nie ma tutaj jak, gdzie ich poprzepuszczać wszystkich. Pora sobie wyłączyć ten hotlap jeszcze szybko. No ale teraz jest tak, ci zawodnicy z tyłu, oni po prostu, tak Norris, no oni robią błąd, bo oni powinni po prostu zrobić sobie miejsce, a nie jechać za mną. No i dobra, zaczynamy teraz. Aj, nieładnie, ale zaczynamy to ostatnie okrążenie. A, od kontaktu z barierą. No tak, jak mówiłem, no tamtego okrążenia. Tamtego okrążenia już raczej nie poprawię. Tym bardziej tutaj nie, nic z tego już nie będzie. A teraz tylko będę oczywiście innym zawodnikom przeszkadzał. Tych dwóch przepuściłem, ale to i tak. Jeszcze tutaj ktoś za mną jest, ale to już no nie ma, albo mu przeszkodzę, albo mu nie przeszkodzę. No to kończymy kwalifikacje. Pewnie zawodnicy się jeszcze teraz poprawią. Dziesiąte miejsce, no ale i tak, dziesiąte miejsce w Monaku w kwalifikacjach. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who'll be fronting the grid. Leclerc, Oscar Piastri and Carlos Sainz. With qualifying complete, all that remains now is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Dziesiąte miejsce. No, Oskarowi udało się zdobyć drugie miejsce. Czy przynajmniej on wykorzystuje ten bolid możliwości w pełni. Ale szczerze mówiąc, no, co tu się w Monako dzieje, to naprawdę napawa mnie optymizmem na to, co będzie już w kolejnej rundzie, czyli w Hiszpanii. Dobra, przenosimy się już na wyścig. Wyścig będzie suchy,
W poprzednim sezonie wyścig był tutaj naprawdę bardzo ciekawy, bo było zamieszanie z tymi oponami. Ja to wykorzystałem, ale wydaje mi się, że powinienem tam okrążenie wcześniej zjechać. Zresztą ta Austria, w Austrii też, gdybym zjechał okrążenie wcześniej. No ale tam po prostu, no chciałem zjechać, chciałem to zrobić, ale nie trafiłem do boksu, bo się zdecydowanie przeliczyłem z szybkością i przyczepnością. Proper road race, and in the true meaning of the word, that's how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. Well, there's a lot that both the driver and... Można zjechać wcześniej. Nawet dwa okrążenia. Możemy i tak zrobić. Zjedziemy dwa okrążenia wcześniej. I na miękkiej mieszance przejedziemy 12. Chodzi mi głównie o to. O tą podcinkę. Dziewięć czy osiem? No to może dziewięć. Dziewięć na pośrednich i 11 na miękkich. No to bierzemy się do roboty. Tutaj już nie ma formującego. Dobra. Aj, tutaj zamknęli mnie. No i gdyby... Oczywiście, gdyby nie było wyłączonego tych uszkodzeń, to już by było oczywiście po mnie. Tu znowu też. No na Monako jednak, na Monako to jednak oczywiście, aj tutaj oczywiście, na Monako to nie ma wyjścia. Trzeba wyłączać te uszkodzenia. Ale to jest też jedna sprawa, że jak się ma wyłączone uszkodzenia, to też inaczej się jedzie. Bo jest oczywiście ta myśl, że mogę się pomylić, nic się nie stanie. Jakby uszkodzenia były niewyłączone, to zapewne jechałbym zdecydowanie bardziej tutaj ostrożnie. Bo teraz to wiem, że sobie mogę na więcej pozwolić. No to teraz zaczynamy procesję, którą ja będę dowodził. Mam 10. miejsce. Ten odcinek nagrywam w sobotę rano. Jesteśmy kilka godzin przed wyścigiem. I jeśli chodzi o kwalifikacje, no to takie można powiedzieć powiedzonko. Niby człowiek się łudził, ale jednak wiedział, co się stanie. Piątek. Lewis Hamilton wyskoczył jak z kapelusza z tym swoim tempem w Mercedesie. Pojawiła się delikatna nadzieja. No nie ukrywam. Jako fan Mercedesa oczywiście w mojej głowie też się taka delikatna nadzieja pojawiła. Chociaż wiedziałem, że to dopiero są tylko treningi. Przyjdzie co do czego, to już na pewno będzie zupełnie inaczej. I jak właśnie przyszły kwalifikacje, jak przyszła pora, żeby pokazać 100% umiejętności i oczywiście też 100% prędkości bolidu, no to jak za dawnych czasów, oczywiście Verstappen pojechał, no jak jeździ w ciągu ostatnich kilku lat,
i zdobył pole position. Tam zdaje się 0,3 sekundy przewagi. Drugi był Leclerc, trzeci był Russell. I tutaj taka troszkę mała niespodzianka, czy zdziwienie. Russell był trzeci, a Hamilton zdaje się dopiero startuje z 9 pola. Jak zjedziemy do boksu, to to okrążenie wyjazdowe będzie mega ważne, bo inni zawodnicy będą wtedy zjeżdżać gdzieś i to jest ten moment, gdzie mogę podciąć teoretycznie zawodników, ale się teraz odbijam jak tutaj jak ping-pong. To tutaj oczywiście też na przykład nawiązanie do tego, co powiedział Vettel w Hiszpanii. Czy co my tutaj robimy? Ścigamy się czy ping-pong? Ja nie wiem, co się dzieje z Oskarem. Czy ja mogę o to zapytać? No, Monako to nie jest też dobry tor na to, żeby pytać o takie rzeczy, żeby się dekoncentrować. Nie, tutaj chyba się nie dowiem. Nie chcę się bawić. Może jest gdzieś inna możliwość, ale nie chcę się bawić teraz i się dekoncentrować. Magnussen póki co nie jest jakimś wielkim zagrożeniem dla mnie. No tutaj też naprawdę no nie ma gdzie. Nawet gdyby Magnussen chciał, to nie ma gdzie tego zrobić, żeby mi wyprzedzić. Bo on na pewno chce. To nie ma wątpliwości, że on by chciał mnie wyprzedzić, jak większość zawodników. Pozostali już odjechali na prawie 4 sekundy. Ale to teraz, bo. Ale nie dali mi ostrzeżenia za to. Jeśli chodzi o rzeczywistość, czyli wyścig w Bahrajnie, no to oj tutaj, no i właśnie tylko nie to aj, straciłem dziesiąte miejsce, czyli szansę na jeden punkcik. Tutaj, no nic, już nie ugram raczej. Nie będę, muszę go puścić, bo to by było nie fair, tak zdobyć miejsce. No to jest właśnie to, tutaj jedyny sposób, w jaki ja tracę miejsca, to swoimi błędami. Ale jeszcze jakby ten Magnussen mi tak bardzo nie uciekł, to może jest szansa
go podcięciem wyprzedzić. To jest jedyna nadzieja jeszcze dla mnie. Dwaj zawodnicy Alfy teraz za mną. Nie chciałem sobie brać też tych tutaj dodatkowych elementów na Monaco, chociaż widzę, że będę musiał, bo na przykład skrzynia biegów czy akumulatory to są takie elementy, które raczej nie wystarczą mi do końca sezonu. Tam bez kary. Oj, tutaj przesadziłem z prędkością w zakręcie. Jesteśmy już niedaleko zjazdu do boksu. Zjeżdżamy na następnym okrążeniu. A jeszcze jest jedna rzecz, której nie zrobiłem. To z kierownicą, że po prostu jakieś nierówności to słychać na tej kierownicy. Mikrofon na pewno wyłapuje. To jak na przykład najadę na coś takiego większego. Właśnie to jest też moment, gdzie muszę trochę więcej baterii użyć. Okrążenie zjazdowe i wyjazdowe musi być bardzo szybkie. I najlepiej, żeby było bezbłędne. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 2.0 seconds. Troszkę już nie trzymają opony. I zjeżdżamy. Troszkę za wcześnie. Okay, off we go, back into the race. Okay, that was a fairly decent stop, well within the times we expected. No i teraz to okrążenie też będzie bardzo ważne. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Tutaj też baterii używamy. Opony są jeszcze zimne. Ktoś tu stoi, Bottas, ale tutaj, a to jest oczywiście na safety car. Takie, coś takiego to jest na safety car. No żeby zawodnik stanął w tunelu i nie było safety cara, to jest no nie, nierealne. Ja już opony mam zagrzane.
No to teraz jedziemy. Bardzo tutaj ściąłem. Magnussen jeszcze chyba nie zjechał. Nawet na pewno nie zjechał. A ja tutaj przesadziłem z prędkością. Zapatrzyłem się na mapkę, kto jest gdzie. No i to jest to, co by tu się działo, gdybym miał uszkodzenia włączone. On zdaje się zjechał już wcześniej, na poprzednim okrążeniu. Rekord środkowego sektora. Dobrze. Magnussen wyjeżdża. Nie wierzę. Mam najszybsze okrążenie wyścigu. I jestem do tego jeszcze nawet na 9. miejscu. No Magnussen mnie prędzej czy później dogoni, ale jeszcze jest nadzieja. Jeszcze jest nadzieja na to, że to miejsce uda mi się utrzymać, no bo Magnussen wyprzedził mnie tylko dlatego, że po prostu mu dałem to miejsce. No jest jeszcze sporo tego dystansu wyścigowego. Dotknąłem tam tyłem. Niecałe okrążenie się naciszyłem najszybszym okrążeniem. Magnussena już mam prawie za sobą, z powrotem. Niby ta sekunda jest, ale to jest kwestia czasu, aż będzie już po prostu za mną zaraz Magnussen. No ale tak jak mówiłem, jeśli nie popełnię tu jakiegoś błędu wielkiego, to mnie nie wyprzedzi. Bo nie ma gdzie i nie ma jak. A ci tutaj przeciwnicy, no stać ich na takie ataki tutaj szalone czasami, ale to no nie ma aż takiej ogromnej różnicy tempa, żeby mnie po prostu wyprzedził. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 7.5 seconds. To co jest przede mną, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje tylko to, co jest za mną. Próbował się wciskać tutaj, no właśnie. To jest jedyne takie miejsce, gdzie ci przeciwnicy... To jest jedyne miejsce, gdzie ci przeciwnicy, oni tutaj naprawdę
potrafią próbować. Ale raczej nie ma uszkodzonego bolidu, bo wydaje mi się, że jeśli ja mam wyłączone uszkodzenia, to przeciwnicy też nie łapią uszkodzeń. No ale to był taki sygnał od Magnusena, że jednak jest takie miejsce na torze, gdzie nawet jeśli ja nie popełnię błędu, to on i tak będzie chciał spróbować. On też ma miękkie opony. Będę musiał bardziej zamykać tamten nawrót. Pięć okrążeń jeszcze. Okay, gap to the car ahead is 9.7 seconds. Bateria mi się odładowała. Już całkowicie. Mogę jej spokojnie używać dużo. No to na tym torze też nie ma gdzie tak naprawdę tej baterii wykorzystywać. Muszę jechać po prostu defensywnie w tamtym miejscu. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Coraz więcej uścisków się zaczyna pojawiać. Coraz więcej kontaktów z barierami. No i tu może mieć Magnussen okazję. Ale muszę po prostu pilnować tej wewnętrznej strony i raczej nic mi nie będzie groziło wtedy. Już jest coraz więcej tych uślizgów, coraz więcej. No ale tutaj już na wyjeździe z tego zakrętu. Kontaktu z barierami też przybywa. Ale przód jest przegrzany. Przednie opony są przegrzane. Tył też jest przegrzany. Zostało, 2 okrążenia zostało.
wszystkie cztery opony przegrzane. Przód bardziej, tył mniej, ale obydwie, czy wszystkie cztery opony pracują trochę w wyższej temperaturze niż powinny. Dojechali tam pozostali przeciwnicy już do nas. Zaczynamy ostatnie okrążenie. Dziewiąte miejsce. Szansa na dwa punkty w Monako. Our gap to the car in front is 12.3 seconds. Ostatni raz ten nawrót. Muszę teraz tę baterię już w całości zużyć. Leclerc wygrał wyścig. No ja zrobiłem sobie przewagę. Nawet nie wiem kiedy, ale zrobiłem sobie przewagę. Która raczej, tak, już spokojnie mi ta przewaga pozwoli tutaj dojechać na tym dziewiątym miejscu. No to mamy dziewiąte miejsce w Monaku. Leclerc zwycięzcą wyścigu i kierowcą dnia. Ja jestem ciekawy, czy Oscar będzie na drugim miejscu. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Fajnie było widzieć kolegę zespołu na podium. Ale też i oczywiście w tym momencie kończymy tą dla mnie trudną część sezonu. I no nie ukrywam, że teraz zaczyna się ta część sezonu, w której no musi być lepiej. Sooner or later you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Jeszcze tylko sobie zerkniemy na pogodę, jaka nas tutaj będzie czekała. I będzie wszystko w porządku, jeśli chodzi o te najważniejsze sesje. No to mamy dziewiąte miejsce w Monako. Mamy koniec tego takiego trudnego okresu. No i teraz przed nami Hiszpania. Hiszpania na wyścig, na którym oczywiście rok temu w Aston Martinie tutaj było zwycięstwo w Hiszpanii. A w pierwszym sezonie w Hiszpanii było ósme miejsce. I po takiej serii naprawdę nieudanych wyścigów w końcu ta Hiszpania była takim przełamaniem. W Aston Martinie Hiszpania była zwycięstwem. Pierwszym zwycięstwem w karierze. A tutaj w tym sezonie w McLarenie
No mam nadzieję, że ta Hiszpania będzie dla mnie w końcu też takim przełamaniem i początkiem no lepszej tutaj już części sezonu, lepszych wyników w McLarenie. Także za ten odcinek już dziękuję i osobiście sam z niecierpliwością czekam już na następny odcinek, jak pójdzie mi w Hiszpanii. Do zobaczenia.